Oto król twój przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Te słowa z Księgi proroka Zachariasza witają nas w pierwszą niedzielę Adwentu, w pierwszym tygodniu Adwentu, a ja witam was, drodzy, ze słonecznego Betlejem. Dlaczego z Betlejem? To nie powinno nas dziwić, dlatego że Betlejem to miejsce, w którym schodzą się drogi Adwentu, do którego zdążamy w czasie Adwentu. To miejsce, w którym w końcu zmienił się nasz świat, nasze życie. Dlatego to, że dziś jesteśmy w Betlejem, nie powinno nas dziwić. To, co powinno nas dziwić, a na pewno mnie dziwi, wydarzyło się nie tutaj w Betlejem, które jest bardzo głośne, rozbiegane, ale wydarzyło się 10 kilometrów stąd. 10 kilometrów. Tak daleko położone jest Betlejem od Jerozolimy. Ale to tutaj do Jerozolimy docierają mędrcy, którzy przybywają, no nie wiemy dokładnie skąd, nie wiemy dokładnie ilu ich było, ale wiemy z jakim pytaniem przybyli tutaj do Jerozolimy. Chodząc pytali się, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Dlaczego przybyli do Jerozolimy, a nie do Betlejem? No, kierowali się logiką, rozumem. Przybyli tutaj, no bo przecież tu była stolica, tu powinien być nowonarodzony król żydowski. No i bardzo szybko pytanie, które zadali, spowodowało ferment. Zatrwożył się Herod, zatrwożyła się cała Jerozolima, ale też bardzo szybko padła odpowiedź. Nowonarodzony król żydowski, Mesjasz, będzie rodził się w Betlejem. I wiecie, to co najbardziej mnie zastanawia, to nie to, że mędrcy dotarli tu, ale to co najbardziej mnie zastanawia, to to, dlaczego kiedy ta wieść już się pojawiła, dlaczego wtedy, kiedy już było wiadomo, mędrcy poszli, a wszyscy, którzy wiedzieli o tym, że nowonarodzony król żydowski rodzi się w Betlejem, nie chcieli nawet sprawdzić, nie chcieli nawet ruszyć, przebyć tych 10 kilometrów, spędzić 2 godziny w drodze, by zobaczyć, czy przypadkiem wieść, którą przynieśli mędrcy, nie jest prawdziwa. To mnie najbardziej zastanawia, to dlaczego ci, którzy wiedzieli, zostali, a mędrcy poszli. Dlaczego tak się stało? Być może odpowiedź znajdziemy w naszym tekście kazania. A tekst kazalny pierwszej niedzieli Adwentu to fragment wyjęty z Księgi Objawienia Świętego Jana, gdzie w 3 rozdziale od 14 wiersza te znajdujemy słowa. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Drodzy, muszę wam powiedzieć, że miałem kiedyś spory problem ze zrozumieniem tego słowa, dlatego że rozumiałem to, że ktoś, kto jest zaangażowany, kto jest oddany, kto jest przeżywający, ktoś gorący, podoba się Bogu, ale dlaczego ktoś, kto jest zimny, jest doceniany przez Boże Słowo? I muszę wam powiedzieć, że właśnie historia o mędrcach zdążających do, no właśnie, zdążających, by odnaleźć nowonarodzonego króla żydowskiego, ta historia pozwoliła mi inaczej spojrzeć również na tę historię, na historię ludzi letnich, ludzi, którzy uważają się za religijnych, ludzi, którzy wiedzą, ludzi, którzy znają Boże Słowo, ale ludzi, którzy w chwili próby nie robią nic. Nie są w stanie przejść nawet 10 kilometrów, by sprawdzić, czy wieść, która poruszyła całe miasto, jest wieścią prawdziwą. Bo to właśnie chwile próby pokazują to, czy jesteśmy letni, czy jesteśmy gorący, czy jesteśmy zimni. Ja muszę wam powiedzieć, że też doceniam ludzi, którzy mówią szczerze: nie wierzę. Nie interesuje mnie Bóg, nie interesuje mnie chrześcijaństwo, bo są ludźmi szczerymi. A ludzie, którzy wyznają wiarę w Kościele, ludzie, którzy potrafią mówić o sobie: jesteśmy religijni, ale wtedy, kiedy przychodzi próba, pozostają w swoim domu, no właśnie, kim wtedy jesteśmy? I drodzy, ta historia nie jest historią po to, by pastwić się nad nami, byśmy potrafili spojrzeć i zastanowić się, jacy my jesteśmy i jacy chcemy być. Bo to właśnie czas Adwentu, który rozpoczynamy. Ta podróż adwentowa jest zachęceniem
by spróbować wejrzeć w siebie, zmienić coś w sobie, po to, by gdy przyjdzie Zbawiciel, móc powiedzieć: Panie, jestem gotowy, jestem wierny, jestem gorący, jestem oddany Tobie. Dlatego, drodzy, zachęcamy Was, pójdźcie razem z nami w tą adwentową podróż, byśmy wszyscy razem mogli przywitać Chrystusa Pana. Serdecznie zapraszam w adwentową podróż 4x4.